Matura wymaga od nas tego, abyśmy zapoznali się z innymi tekstami kultury. Byśmy w ogóle umieli operować w rzeczywistości tekstowej. Czym jest tekst, chyba wszyscy wiedzą. Chyba już wszyscy dzisiaj zdają sobie sprawę, że nie tylko to, co zapisane przy pomocy liter, ale także to, co nas otacza, jest po prostu tekstem. Dlaczego? Dlatego, że możemy to przeczytać, zinterpretować, dlatego, że możemy przy pomocy takich właśnie tekstów wyrazić siebie, wyrazić naszą rzeczywistość, nasz czas, nasze pomysły na to, jak żyć w świecie. To wszystko, co nas otacza, jest tekstem po prostu i to wszystko powinniśmy umiejętnie przeczytać. Wypowiedź maturalna wymaga od nas tego, żeby czytać wszystkie teksty, które nas otaczają, ponieważ semiotyka jest tą nauką, która jest podstawą waszej wypowiedzi maturalnej. Dlatego musisz umieć czytać teksty kultury. Musisz umieć teksty kultury czytać w sposób kompetentny. Tego uczymy się w szkole. Wszystko jedno, czy to będzie piosenka Agnieszki Osieckiej, czy to będzie piosenka hip-hopowa, jej tekst, czy to będzie dzieło muzyczne, czy to będzie dzieło plastyczne, czy to będzie tekst miasta, czy to będzie tekst przyrody, lasu, łąki, która gdzieś tam została ci w pamięci. To wszystko jest tekstem kultury. Chociaż kultura przecież to jest to, co człowiek kształtuje. Dlatego tekst, który jest kształtowany przez człowieka, może być czytany przez ciebie w sposób wieloraki, na różne sposoby, w sposób zawsze subiektywny, niestety, ponieważ zależy on od twojego poczucia piękna. Jeden lubi słoneczniki Van Gogha, inny lubi Panny z Awignonu Picassa. To jest kwestia twojego wyboru, twojej wrażliwości i twojej erudycji. Jeden będzie czytał z radością Homera, drugi będzie czytał Świetlickiego. Proszę bardzo. I ten jest poetą. Od ciebie zależy wybór tekstu kultury. Jakie teksty kultury będą najczęściej spotykane w wypowiedziach maturalnych? Zdecydowanie będą to dzieła literackie. Matura jest z języka polskiego, gdzie zajmujemy się głównie literaturą. Zatem będzie to poezja, będzie to proza, będzie to dramat. Inne teksty kultury, jakie są często dla nas dostępne i z którymi chętnie obcujemy, to jest film. Film wszelaki, od wielkich arcydzieł kina światowego, po nasze codzienne telenowele, po nasze ulubione seriale. To są także teksty kultury. Tekstem kultury jest zdecydowanie spektakl teatralny. Spektakl teatralny, czy przeniesiony przez medium, jakie jest telewizja, czy oglądany bezpośrednio w budynku teatru. Tekstem kultury jest także dzieło muzyczne. Może ktoś kocha muzykę klasyczną, muzykę współczesną, tą najnowszą. Może ktoś jest wielbicielem muzyki rozrywkowej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeżeli czymś się interesujesz, wykorzystaj to. To musi być element twojego życia. Tekst kultury, który przemówił do ciebie. Dzieło malarskie, dzieło rzeźbiarskie. Każda forma plastycznego wyrażenia swojej osobowości jest jak najbardziej tekstem kultury, który należy używać, który należy interpretować i który pokazuje, kim ty naprawdę jesteś. Jakie są zasady wprowadzania innych tekstów kultury? Co zrobić, żeby były adekwatne do tematu? Skąd je brać? Przede wszystkim to muszą być teksty dobrze rozpoznane przez znającego, takie, których doświadczył, z którymi się zapoznał w sposób dogłębny. To nie może być tylko znajomość tytułu, znajomość ogólnej konwencji, w jakim dany tekst kultury się pojawił. Tekst kultury musi być przede wszystkim przemyślany. On musi być doświadczony. On musi być dobrze znany. To musi być twój tekst. To musi być ten tekst, który ty zrozumiałeś, który przeczytałeś, zobaczyłeś, który przeżyłeś i który w jakiś sposób zmienił twoje myślenie, w jakiś sposób zmienił twoje życie. Oczywiście, że to może być Pan Tadeusz, oczywiście, że może być to lalka, mogą być to treny, ale może być to Kubuś Puchatek, może być to Pinokio, może być to Zaczarowany Ołówek. Cokolwiek chcesz, coś, co miało wpływ na twoje życie i co znasz dobrze. Po co te inne teksty kultury? Powinieneś o to zapytać, możesz tego nie wiedzieć, ale one pokazują twoją erudycję, one pokazują, jak bardzo jesteś mocno oczytany, jak bardzo mocno doświadczyłeś kultury w swoim życiu, czy w ogóle coś do ciebie dotarło.
Te teksty kultury pokazują poziom Twojego myślenia również o świecie. Dobrze, żebyś znał ich jak najwięcej, ale musisz umieć je dobrze zinterpretować. Musisz pokazać ich głębię. Nie sil się na to, żeby wymienić ich 100. Nie sil się, żeby wymienić ich 10. To nie jest potrzebne. Wystarczy, że wymienisz tyle, ile jest wymagane od Ciebie. 2. Inny tekst kultury, na przykład Słoneczniki Van Gogha. Pokaż, dlaczego to jest ważny tekst kultury. Co w nim jest takiego istotnego? Dlaczego on jest w jakiejś mierze przełomowy? To będzie ważnym odkryciem w Twojej pracy maturalnej. To dzieło sztuki musi jakoś zaistnieć. Nie może zaistnieć tylko poprzez tytuł i ewentualnie nazwisko autora. Musisz pokazać, co w nim tak naprawdę jest. Musisz go zinterpretować. Inne teksty kultury są także elementem Twojej wolności na maturze. Nikt Ci nie narzuci, czy dany tekst jest dla Ciebie ważny, czy nie jest dla Ciebie ważny. Ten element wolnościowy jest bardzo ważny. To jest istotna zmiana w Twoim egzaminie maturalnym. Możesz wybierać. Oby tylko było tak, żebyś miał z czego wybierać. Więc może to najwyższy czas, żeby się zająć kulturą.